Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha. To dzień biały, to miasteczko. Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wkoło siebie chwytasz? Kogo wołasz? Z kim się witasz? Ona nie słucha. To jak martwa opoka nie zwróci w stronę oka, to strzela wkoło oczyma, to się łzami zaleje, coś niby chwyta, coś niby trzyma, rozpłacze się i zaśmieje. W roku romantyzmu polskiego mamy dla Państwa to, co najlepsze. Prezentujemy dwa wyjątkowe rękopisy. Autograf Balatykiemu ze zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina to rękopis fragmentu utworu, ale nie rękopis szkicowy. Widzimy tutaj pewną rękę kompozytora i brak poprawek. Chopin prawdopodobnie rozpoczął przepisywanie gotowego już utworu, ale z jakichś przyczyn tego procesu nie dokończył. Balada to jednoczęściowa, rozbudowana forma o narracyjnym, opowiadającym tonie oraz silnie rozbudowanym pierwiastku dramatycznym. Nikt nie był w stanie przenieść pierwowzoru literackiego na grunt muzyki instrumentalnej lepiej od poety fortepianu. Fryderyk Chopin był twórcą, który nie komponował muzyki programowej, raczej skupił się na kompozycji muzyki absolutnej, czyli nie mającej związku z treścią pozamuzyczną, na przykład literacką czy plastyczną. Oczywiście nie znaczy to, że takich związków w ogóle nie było. Jeśli wierzyć Robertowi Schumannowi, to balady Chopina były inspirowane twórczością Adama Mickiewicza. Nie są to natomiast bezpośrednie przeniesienia treści literackiej na język muzyczny, a raczej inspiracje formą, gatunkiem i rodzajem ekspresyjności. Ten wyjątkowy pokaz jest owocem współpracy z Biblioteką Uniwersytecką KUL, a zakup ballady G-moll Chopina stał się możliwy dzięki wsparciu finansowemu PKN Orlen. Jest to spotkanie absolutnie niezwykłe, spotkanie dwóch romantyków, którzy na pewno się znali, którzy na pewno darzyli się szacunkiem, pewnie sympatią, do których współpracy nigdy nie doszło. I właśnie dlatego zgodziliśmy się na taką współpracę, ponieważ za życia im nie wyszło, w związku z tym postanowiliśmy umożliwić im takie spotkanie zawodowe, bo twórcze, współcześnie. Romantyczność jest flagowym utworem polskiego romantyzmu, jest to absolutny unikat w skali polskiej. No i my, jako Biblioteka Uniwersytecka KUL, mamy ten ogromny zaszczyt i honor przechowywania tego absolutnie nadzwyczajnego dzieła. A czy pani dyrektor jest romantyczką? Oczywiście. Jestem romantyczna, właśnie dlatego tutaj jestem, bo to będzie niezwykle romantyczny wieczór. Świat w proszku, w każdej gwiazd i skierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce.